Bon wychowawczy niezgodny z konstytucją. Liczymy na to, że sąd wyższej instancji ten wyrok skasuje i będziemy mogli normalnie pracować. Natomiast uspokajam mieszkańców Nysy, którzy pobierają bon, uspokajam rodziny. Bon był, jest i będzie. Wskażę, że wojewoda nie podjął działań, a tym samym dokonał uszczerbku w pomocy mieszkańcom, bo gmina, bo ci ludzie mogliby dostać te świadczenia. I uważam, że jeżeli złożymy skargę na działanie wojewody do premiera... Na zimę, zimowe oferty Euromaster Dytkom. Sprawdź stan techniczny swojego auta. Przetestujemy bezpłatnie Twój akumulator. Jesteś w dobrych rękach. Nysa, telefon 40 90 290. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu uznał, że zapisy regulaminu Nyskiego Bonu Wychowawczego wprowadzonego w 2016 roku są niezgodne z konstytucją. Tym samym potwierdził wątpliwości prawne ciągnące się od samego początku istnienia świadczenia. Gmina zapowiada kasację wyroku w Naczelnym Sądzie Administracyjnym. Wojewódzki Sąd Administracyjny przychylił się do argumentów Rzecznika Praw Obywatelskich i skarżącej regulamin bonu mieszkanki Nysy. Stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w całości. Według sądu bon dyskryminuje, łamie konstytucję i ustawę o świadczeniach rodzinnych. Władze publiczne mają obowiązek tworzenia systemów pomocy i wsparcia, co akcentuje także artykuł 71 i artykuł 72 Konstytucji. W realizacji tych zadań nie można podejmować środków o charakterze dyskryminacyjnym lub kolidującym z sensem i rolą wartości określonych w artykule 18, na przykład wykluczając ojca z kręgu osób uprawnionych do pobierania świadczenia pielęgnacyjnego albo wykluczając możliwość uzyskania świadczenia przez innych członków rodzin. Tutaj wykluczono rodzinę w sensie pozostałym, czyli uznano, że tylko i wyłącznie rodziną, która może uzyskać taką opiekę, jest małżeństwo. Gmina zapowiada apelację. Reprezentujący Nysę adwokat uważa, że są argumenty do skargi kasacyjnej. Z jednej strony sąd mówi, że rodziny będą tutaj dyskryminowane i ich dzieci, a z drugiej strony sam przyznaje, że brak jest, co będzie naruszać standard konstytucyjny, a sam przyznaje, że w konstytucji brak jest legalnej definicji rodziny. Nie zgadza się z tym przedstawiciel Rzecznika Praw Obywatelskich. W obrębie podmiotów podobnych, czyli rodzin, uchwałodawca zdecydował się uprzywilejować jedną kategorię rodzin. To jest takie, które składają się ze związku małżeńskiego i które uzyskają dochody z tytułu umowy o pracę lub stosunku służbowego lub prowadzą działalność gospodarczą lub rolniczą. Burmistrz uważa, że jest na odwrót. Na dziś sytuacja jest taka, że to małżeństwa są dyskryminowane, bo samotni rodzice mają wiele większe możliwości, na przykład obniżeń podatkowych, które są z preferencjami dla samotnych rodziców. Trudno przyjąć to taką argumentację, że pewne osoby wykluczamy z tego wsparcia tylko dlatego, że na przykład mają uprawnienie do innych świadczeń z innych tytułów. Burmistrz Nysy posuwa się dalej i twierdzi, że to spór światopoglądowy. Dla mnie to jest spór o to, czy ważniejsze jest małżeństwo, czy ważniejszy jest samotny rodzic, sporem o to, czy ważniejsza jest Wielkanoc od Bożego Narodzenia. Ja doskonale wiem, że i wszyscy wiemy, że podstawą rodziny jest małżeństwo. Taki jest zapis Konstytucji i to jest punkt wyjścia do tego, co robiliśmy. Uważam, jestem pewien, że w wyższej instancji nasze racje wygrają, bo powinny wygrać. Wspieramy nyskie rodziny, wspieramy polskie rodziny z akcentem na małżeństwa, czyli na tą kwintesencję rodziny, na to, co jest zapisane w naszej Konstytucji. Burmistrz źle utożsamia pojęcie rodziny tylko z pojęciem małżeństwa. Konstytucja nie definiuje tego pojęcia. Ona tylko mówi, że małżeństwo to związek kobiety i mężczyzny i małżeństwo podlega ochronie tak samo jak właśnie rodzina, macierzyństwo i inne wartości. Nyski działacz społeczny Tomasz Hankus, który wielokrotnie wygrywał przed sądami sprawy z samorządami, nie zgadza się z argumentacją burmistrza.
małżeństwo, macierzyństwo i rodzina. Czyli konstytucja stawia te wszystkie trzy wartości na takim samym poziomie, a zasada równości mówi, że wszyscy muszą być traktowani równo. No nie ma uzasadnienia dla wykluczania z tego bonu rodziców samotnie wychowujących dzieci. W obozie burmistrza jednak nie ma jednomyślności. Stanowiska, że wyższość małżeństwa nad macierzyństwem jest zapisana w konstytucji, nie popiera profesor Szydło. W konstytucji brak jest legalnej definicji rodziny. Przedstawiciel Ordo Iuris uważa, że to konstytucja daje małżeństwu pierwszeństwo. Generalnie rozwiązanie, które, no, które promuje małżeństwo, czy rodzinę opartą na związku małżeńskim, no, jest niewątpliwie realizacją dyrektywy konstytucyjnej. Zaś artykuł 18 konstytucji, od którego należałoby zacząć, mówi tak. Małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej. Co jest ważniejsze? Chyba jednak konstytucja o tym nie mówi. Oliwy do ognia dolewa Mariusz Nasiborski, przedsiębiorca i współtwórca idei bonu, który od samego początku miał poważne zastrzeżenia dotyczące regulaminu przyznawania świadczenia. Pamiętajmy też o tym, że burmistrz mówił, że będzie dokonywał oszczędności. Oszczędności zwykle zaczyna się od siebie. Jeżeli spojrzymy dzisiaj na stan wydatków urzędu, na cele zatrudnienia, już nie mówię o takich celach społecznych typu OPS, natomiast jeżeli mówimy o urzędzie, o wzroście zatrudnienia, o wydatkach na zatrudnienie, o ilości ludzi, jaka tam pracuje. Przejdźmy do puenty, czyli twierdzi pan, że rozrost zatrudnienia czy tej aparatury administracyjnej mógłby z łatwością zrekompensować braki w bonie? Oczywiście. Oczywiście gminy wtedy byłoby stać na wypłatę świadczenia wszystkim zainteresowanym. Nasiborski uważa, że w całej sprawie zawinił także wojewoda opolski, który mimo potwierdzonych właśnie przez sąd przesłanek nie skorzystał z prawa do uchylenia uchwały. Ja poczekam na uzasadnienie sądu pisemne i będę chciał na działania wojewody, bo to jest działanie na szkodę interesu publicznego. Wojewoda mógł, jeśli nie skorzystał z rozstrzygnięcia nadzorczego, to oddać sprawę do sądu. W związku z tym wskażę, że wojewoda nie podjął działań, a tym samym dokonał uszczerbku w pomocy mieszkańcom, bo gmina, bo ci ludzie mogliby dostać te świadczenia. I uważam, że jeżeli złożymy skargę na działania wojewody do premiera, to w tym momencie wojewoda będzie zobligowany z klucza do bacznego uczestnictwa w tym i być może skorzysta z rozstrzygnięcia nadzorczego, blokując jakby modyfikacje tych uchwał w jakimś nieokreślonym kierunku, bo my zawsze będziemy skarżyli coś, co jest. My nie możemy skarżyć coś, czego nie ma, więc gmina może na najbliższej sesji uchwalić kolejną uchwałę. Więc... Gmina stoi twardo na swoim stanowisku. Jak mówi burmistrz Nysy Kordian Kolbiarz, wyrok jest zły. Uważam, że jest to zły wyrok. Oczywiście odwołujemy się od tego wyroku i tak naprawdę on dla nas nic kompletnie nie oznacza, poza kwestią symboliczną, czyli tak naprawdę sąd pokazał rodzinom w całej Polsce i samorządom głównie, że nie warto wspierać rodzin. Kolejny kamyczek do ogródka burmistrza to rozbieżności w statystykach. Burmistrz twierdzi, że bon wywołał boom urodzeń. Blisko 25% wzrost ilości małżeństw, czyli cele, które zakładaliśmy, zostały spełnione. Ponad 20% wzrost i dzietności, i małżeństw. Mariusz Nasiborski studzi ten entuzjazm. 25% wzrost, który podaje GUS, to jest wzrost urodzeń żywych w gminie Nysa. Czyli pan doktor Krajczy odniósł sukces, mając bardzo sprawny szpital i jest wzrost urodzeń w szpitalu nyskim. Ale to tylko dlatego, że dwie porodówki zostały zamknięte i w Nysie rodzą mieszkanki Paczkowa, Otmuchowa i jeszcze przyległych miejscowości. Natomiast można sprawdzać po wydanych numerach PESEL albo po dzieciach zarejestrowanych w urzędzie. To jest w Urzędzie Stanu Cywilnego. Pan sprawdził? Tak, znam te dane. Znaczy uwzględniając osoby, które mieszkają w gminie Nysa na czasowym pobycie, to jest 1,76%, a bez uwzględnienia tych dzieci to jest 1,3%. To nie są dwucyfrowe dane. Nadto nie ma wzrostu małżeństw. To też jest abstrakcją. Nie wiem skąd to jest, no ale... Bardziej zachowawczy jest ton przewodniczącego Rady Miejskiej. Ja poczekam na uzasadnienie, bo mieliśmy już wielokrotnie do czynienia z wyrokami sądów administracyjnych, które były później przez
NSA uchylony. Zastanówmy się, co będzie, jeżeli NSA podtrzyma to. Co wtedy? Bon zniknie, czy zostanie naprawiony? Wszystko musi się odbywać w ramach finansów gminy. Jeżeli gminy nie będzie stać na wypłacanie świadczenia, to ono w tak szerokim zakresie nie będzie mogło być wypłacane. Natomiast myślę, wszystko zrobimy, aby świadczenie pozostało i aby ten bon wychowawczy w NSA dalej funkcjonował. Mariusz Nasiborski to były współpracownik burmistrza i współautor idei bonu, która powstała w grupie specjalistów zgromadzonych wokół projektu Innowacyjna NSA z poprzedniej kadencji samorządu. Nasiborski uważa, że bon zamiast pełnić rolę stymulacji urodzeń, stał się bonem socjalnym. Bon nigdy w swojej istocie nie miał obejmować dzieci już urodzonych. On miał działać tylko do przodu. Na dzisiaj 85% osób, którzy korzystają z bonu, to są rodzice dzieci już urodzonych w momencie tego wprowadzenia tego bonu. Czyje statystyki są prawdziwe? Te podawane przez Kordiana Kolbiarza, czy te, o których mówi Mariusz Nasiborski? Sprawa na pozór łatwa do wyjaśnienia, powoduje skrajne polityczne emocje. Liczymy na to, że sąd wyższej instancji ten wyrok skasuje i będziemy mogli normalnie pracować. Natomiast uspokajam mieszkańców Nysy, którzy pobierają bon, uspokajam rodziny. Bon był, jest i będzie. Bon wychowawczy to jedna z obietnic wyborczych obecnego burmistrza. Co zwycięży? Tak zwana real polityk, czyli polityczna rzeczywistość czy rzeczywistość prawna? Fakty i statystyki czy polityczny PR? Ten spór będzie prawdopodobnie trwał do samych wyborów samorządowych i doleje oliwy do ognia jesienią tego roku przy urnach wyborczych. Na zimę zimowe oferty Euromaster.com. Sprawdź stan techniczny swojego auta. Przetestujemy bezpłatnie Twój akumulator. Jesteś w dobrych rękach. Nysa, telefon 40 90 290.